Dzisiaj chcę opowiedzieć o trzech filmach dotyczących radia, bo one były zdecydowanie najważniejsze. Zaczniemy od filmu Good Morning Vietnam, czyli filmu, który właściwie wszyscy widzieli. I to jest film, no, film o radiowcu. Zresztą chyba wszyscy wiecie doskonale, o czym jest ten film. Bardzo chciałbym zagrać tego prezentera radiowego, który w Wietnamie z żołnierzem wlewa odrobinę radości w to ich straszne życie na wojnie. Taką postacią, na którą zwraca się uwagę, to jest antagonista, czyli ten jego szef, ten jego dyrektor, jakiś taki niespełniony radiowiec. To chyba on, tak. I na niego warto zwrócić uwagę, bo to też zresztą świetny aktor. Powoduje, że się go nienawidzi od pierwszej sceny. Bardzo dobry. What the hell was that? Crappy weather, shitty weather? Comedy, sir. Comedy? No, this is not comedy. Comedy is fun. It's antics, hysterical type things. Hysterical type things, Erwin Cronauer, requesting you to elaborate, sir. Antics, damn it. Comedy of errors, like the Keystone Cops falling down. General wackiness like that. Falling down, that's a sight gag. How would anyone see you fall down on the radio, sir? No, not literally falling down. Definitely wouldn't work on the radio, sir. See, sir. Good morning, Vietnam! Tak zaczynała się każda audycja. Good!